Marina Uczenko bez wątpienia należy do grona miłośniczek mediów społecznościowych. Żona Wojciecha Szczęsnego za pośrednictwem Instagrama na bieżąco informuje fanów o kolejnych zawodowych projektach i chętnie relacjonuje na swoim profilu codzienne poczynania. Niedawno obserwatorzy celebrytki mogli na przykład podziwiać jej zimowy wypad do Zakopanego, który okazał się jednak czymś więcej niż tylko rodzinną wycieczką. Łuczenko stała się bowiem dumną posiadaczką nowej nieruchomości. Wyznanie miało prawdopodobnie związek z tajemniczą operacją, o której 32 latka poinformowała fanów na początku grudnia. Jeden z fanów zapytał Mariny, co daje jej w życiu najwięcej radości. Celebrytka nie ukrywała, że szczęście zapewniają jej najbliżsi oraz wspólne zagraniczne wyjazdy. Inny użytkownik chciał też dowiedzieć się, jak długo trwa już miłość Mariny i Wojtusia. Łuczenko dumnie przyznała, że jest z piłkarzem już 9 lat. Na dowód, że ich uczucie wciąż jest tak samo płomienny, celebrytka do wpisu dołączyła filmik, na którym całuje ukochanego. Kolejne z pytań dotyczyło fryzury małego lama. Jednego z internautów ciekawiło bowiem, dlaczego chłopiec ma długie włosy. Marina pospiesznie wyjaśniła tajemnicę wizerunku syna. Jak zdradziła, trzylatek po prostu ma świadomość, że w bujnej czupry nie prezentuje się wspaniale. Wie, że wygląda kul cool i nie chce już ścinać, wyjaśniła, udostępniając przy tym fotografię długowłosego Justina Biebera. Możliwe więc, że wizerunek gwiazdora jest dla chłopca i jego mamy inspiracją. Inny internauta postanowił zapytać ukochaną Wojciecha Szczęsnego, czy chciałaby jeszcze wystąpić w filmie lub serialu. Ostatnio celebrytkę na ekranie mogliśmy podziwiać w 2019 roku w reaktywowanym po latach 39,5. Okazuje się, że Marina bez wahania ponownie sprawdziłaby się jako aktorka.